wróćmy do Wrocławia, bo odbył się wczoraj, odbyła się sesja w Sejmiku Dolny Śląsk, do którego, pamiętacie Państwo, w wyborach samorządowych 2014 próbowałam kandydować, kandydowałam z KW Samoobrona i niestety nie doszło do rejestracji w ogóle listy kandydatów. W jakich okolicznościach do tego doszło, to Państwu może na innym filmie przedstawię, bo to jest historia skomplikowana. Natomiast wczoraj, to znaczy, bo tutaj retransmisję robię, wczoraj to znaczyło 25 czerwca 2015 roku odbyła się kolejna już sesja Sejmiku Dolnośląskiego, na której koczownika Kukiz nie było. Dostał się ten koczownik Kukiz. I czy był wczoraj na obradach Sejmiku Dolny Śląsk? Czy Paweł Kukiz był na tych obradach? Widzimy, że dziennikarze nie pytają się go o jego obecność na obradach Sejmiku. Raz w miesiącu obraduje Sejmik województwa Dolny Śląsk. Bo pokazuję Państwu najnowszy artykuł, który mi się tutaj wyświetlił o Kukizie. I nie zadano mu żadnego pytania. Stojaki do mikrofonów, dziennikarze Interia.pl, Fakty Niemiecka. Niemieckie media są to, bo na poprzednich filmach pokazywałam Państwu tą rozpiskę Interia. Fakt. To są... Przechwycili Niemcy prasę papierową i w internecie jest bardzo podobnie. Są to obce media, choć piszą po polsku. Ostatnie 24 godziny dotyczące komunikatów prasowych różnych firm, różnych ośrodków. Nie pytają się Pawła Kukiza, czy był wczoraj na obradach. O, proszę bardzo, o córce Kukiza piszą. A nie piszą, nie informują Polaków, czy Paweł Kukiz był na tych obradach. Nie oglądniemy ich, dlatego że transmisje, nie ma retransmisji na Sejmiku Dolny Śląsk. Są tylko online, a dzisiaj już jest 26, więc wczoraj się odbyły. I pokażę Państwu, co się zadziało, pracę Sejmiku. Co się wczoraj zadziało? W tymże Sejmiku. Akurat się wyświetlił. No może ten temat też przedstawię. Wyświetlił się ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy. Zrobię zbliżenie, żebyście Państwo lepiej widzieli tekst. I uwaga, jest nawet podświetlone. Otwarte i konkurencyjne. Wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze. Jakie to jest wolne i otwarte, to widzimy tutaj, że informacje są z 2008 roku aktualizowane w tutaj 2008 rok, już nie mogę więcej powiększać, bo tracimy ostrość. 2008 rok, a dzisiaj mamy połowę 2015 roku, czyli 7 lat temu aktualne informacje. Aktualizowane w 2010 i 2014 raz. No, czy to można traktować jako informację publiczną, aktualizowaną?